dzisiejszym odcinku będę rozkazywać Rafie w Stumble Guys przez 30 minut. Moim pierwszym rozkazem, Rafa, dla ciebie jest odpalenie licznika, ponieważ będę ci rozkazywała aż przez 30 minut. Okej, słuchajcie, licznik jest już odpalony. Ewela ma 30 minut na to, żeby mi rozkazywać i ja czekam na rozkazy. Ewela, jaki jest twój pierwszy rozkaz? My wiemy, że ty kręciłeś już bardzo dużo razy kołem i masz przez to bardzo dużo skinów, także najpierw wchodzisz sobie w skiny i wybierasz najbrzydszego skina. Jeśli miałbym wybrać najbrzydszego skina, wydaje mi się, że albo to będzie kościotrów, w sensie on jest taki najbrzydszy jako najbrzydszy? Czy to ma być najbrzydszy dla mnie? Bo tak nie do końca rozumiem. Ewela. Wybierz według ciebie najbrzydszego skina. O, ja cię kręcę, to nie będzie takie... Ej, dobra, nie wiem, ufoludek. Gdzieś tu był ufoludek. Czekajcie, może będzie to ufoludek. Ej, nie mogę teraz znaleźć ufoludka. Choinka, gdzie jest ufoludek? Dobra, jest ufoludek i to będzie ten ufoludek. Według mnie najbrzydszy skin. Dobra. Skoro już mówiliśmy o kręceniu, to pewnie masz jakieś darmowe kręcenia kołem, więc na pewno musimy to dzisiaj zrobić, więc teraz sobie zakręć. Oczywiście zaczynamy od takich łagodnych zadań, rozkazów, ale na końcu może się dziać. Okej, także ja biorę się za kręcenie. A ile razy, bo mam 3 darmowe kręcenia? 3 razy. Dobra, no to 3 razy kręcimy, widzowie, wytrzymajcie kciuki. I słuchajcie, jeśli chcecie, żebym ja rozkazywał Eweli, teraz zostawcie łapę w górę, a w kolejnym odcinku nagramy taki odcinek i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo jak nie będziecie subskrybować, to wam wyleci jeden, tylko jeden żeton, zamiast na przykład 25 albo 50, więc wiecie co robić. Ewela, ja kręcę już drugi raz kołem i od razu ci mówię, 1,5 minuty już minęło, ja tutaj cały czas sobie będę patrzył. Kręć szybciej! No, słuchaj, tak się to kręci, tak się to kręci. Ja nic na to nie poradzę. Ostatnie kręcenie i dobrze by była jakaś legenda, żeby tutaj nam wyleciała. O, no nie. 5. O, myślałem. 5 klejnotów. Dobra, Ewela, już po kręceniu czekam na kolejne rozkazy w takim razie. Ty się tak, Rafał, nie ciesz, bo to jest dopiero taka rozgrzewka przed najlepszym. Skoro kręciłeś za darmo i myślisz, że tutaj tak, wiesz, będziesz sobie miał dalej swoje gemiki i żetonki, to się mylisz, ponieważ teraz musisz zakręcić 10 razy, 10 spinów, najtańszej oferty. Najtańsza oferta. Najtańszym tej kołem. Za 55. Przecież mi z tego nic nie wyleci. No ale dobra, widzowie, kręcimy. Teraz pytanie, czy kręcić pojedynczo, czy kręcić razy 10? Bo wtedy by było mniej czasu. Dobra, dobra, niech będzie 10 razy. 10 razy to 10 razy. I słuchajcie, 2 minuty 30 sekund już za nami, więc na luziku, powolutku, pomalutku. Ja, na razie mi Ewela nic nie wylatuje. Same zielone typki. Ale no, w sumie nawet na nic nie liczę, że coś wyleci z tego, bo ja nawet nie wiem, czy tu są... A, czekajcie, bo jest banan, ale ja mam banana. Ja chyba mam banana. Z tego, co pamiętam. W sumie to ja już sam nie wiem. Ewela, czy już tam jakieś kolejne rozkazy ci się w głowie tam dzieją, czy jeszcze nie? Ja tu mam całą listę, dlatego ja tutaj ci mówię, że to rozgrzeweczka, ponieważ tutaj widzę, co jest na końcu, więc spokojnie, ty się tam nie martw o mnie, ja mam całą listę zadań. Na pewno może nawet braknąć te o pół godziny. Co ty gadasz? A już 3 minuty minęły, więc ja jestem zadowolony. Czas ucieka, a tu się cały czas kręci kołem. Ja ogółem, no, mogę się kawki napić, tak szczerze. Luzik odcinek, luzik, mam kawę u się. No i co tam masz fajnego? Masz coś fajnego? Nic fajnego nie ma. Ja nie wiem, to koło to już w ogóle się nie opłaca chyba, co? Tu nic nie ma, ludzie, tu niczego nie ma. A ile razy zakręciłeś? Zakręciłem kołem 10 razy. Właśnie teraz, Ewela, czekam na kolejne rozkazy. Dobra, i teraz nie będzie czasu na picie kawki, ponieważ teraz musimy wykorzystać tego twojego najbrzydszego skina. Musisz się nim pochwalić wśród innych graczy i wygrać chociaż jedną rundę. Aha, że teraz? Czyli mam zagrać? Okej. Okay. Tak. Dobra, no to wchodzimy do gry i mam wygrać chociaż jedną rundę. A jak wygram tą jedną rundę, to mam wyjść? A, bo dobra, czekajmy. Czekajmy na spokojnie, co nam Ewela rozkaże. Ewela, jako pierwszą mapę, z tego co widzę, mam tutaj Humble Stumble, czyli mapka, której nie lubię, tak szczerze, nie lubię tej mapki. Jeszcze jestem jako ostatni, czyli mam dobiec pierwszy, tak? Tak, 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 nie musisz przejść do kolejnej rundy, tylko po prostu musisz być pierwszy na mecie. Ach. Także wydaje mi się, że to nie będzie takie łatwe. Aha, no to to będzie mega ciężkie, tak, o, no i ja już nie będę. O, ja tego nie dotknąłem! Co to ma być? Co to ma być, ja się pytam. Dobra, no to już pierwsza runda nie jest nasza. Ja tu mam jakichś prosów chyba. Ja nie wiem, widzę. Ej, i ziomek. Nie, nie. Dobra, już jestem. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, jest dobrze, ale chłop mi jeszcze banana rzucił. Słucham. Za niewykonane zadanie są kary. Także musisz każdy rozkaz wykonać. Dobrze, ale to mam chyba jeszcze jedno podejście w drugiej rundzie, nie? Bo przeszedłem do drugiej rundy. Mam tak, czy tak, nie? Tak, tak, tak. No tak, to możesz luzik. Teraz
masz 3 rundy i zobaczymy, czy się uda. Jeżeli nie uda ci się w tym podejściu, no to wtedy masz przegwizdane. Ale wydaje mi się, że nikt do szkoły nie poszedł, bo wszyscy, nie, żadnego bota mi nie dobrało, Ewela. Więc prawdopodobnie wszyscy są w domu. Być może już są ferie. Nie, 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 to jest ustawione i ja po prostu specjalnie tak zrobiłam, żebyś tutaj miał ciężko. No nie gadaj, ale teraz jestem w drugim tym, okej, okay, wyskakujemy. I proszę państwa, tu jest mega ważne teraz, żeby to przejść w miarę... W miarę dobrze i jest bardzo dobrze. Okej, okay, jesteśmy... Mamy... pierwsze... No, wybijaj, wybijaj, no ludzie, no przecież co tu się dzieje? Ale ci ludzie tutaj robią jakieś triki z Ameryki, no ciężko, będzie mega ciężko. Mamy żółty samochodzik? Jak? Nie, nie mamy żółtego, mamy jakiś szary. Ewela, jest źle. I chłopy mnie jeszcze... Ej, co jest? Co mnie to tak zwolniło? Czyli na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Wygląda to bardzo źle, tak szczerze. Ponieważ nie wiem, czy przejdę w ogóle... Ej, co jest? Samo mi skręciło w prawą stronę! Co to ma być? No, dobra, fart, okej. Okay. Powolutku, pomalutku. Bez pośpiechu i tutaj między zęby trzeba wjechać. Dobra, czy ja przejdę? Przejdź, przejdź, Rafa! No chyba sobie... Chyba żartujecie w tej chwili. Ewela, odpadłem. Nie, to teraz proszę wyjść i mamy karę. Ale z czego mam wyjść? No z gierki. A myślałem, że z odcinka. No, o, tak ostro to tutaj Rafał nie będzie, bez przesady. No Ewela, słucham rozkazów w takim razie. No nie wygrałeś tutaj żadnej rundy, a to wydawało mi się, że będzie dość łatwe zadanie. Także w takim razie musisz 10 razy zakręcić, ale nie już tą szarą ofertą, a niebieską. I do tego proszę zamknąć oczy i nie podglądać, co ci tam leci. Dopiero na koniec możesz otworzyć i zobaczyć, co ci los wydropił. Ogółem to powiem tak. RIP dla moich gemów. Ja już zamykam oczy. A nie masz jest... gemów? No, mam 900 gemów mi zostanie, Ewela. Ty skubańcu. Ty skubańcu jeden. My jeszcze trochę wydamy, to tak trzeba będzie chyba portfel otworzyć. No i bardzo dobrze, bo wtedy... Aha, w sumie nie. Ej, nie wiem, co wyleciało. Powiem ci na samym końcu. Na razie to... A zamknąłeś oczy? Tak, widzę słońce. W sensie... Ej, widzowie, wchodźcie teraz w komentarz i piszcie, co Rafałowi leci. Piszcie w komentarzu, co tam jemu wyleciało, bo jak wiecie, ja jestem tutaj tylko takim głosem na dzisiejszym odcinku i ja też nie widzę, także obydwoje będziemy mieli niespodziankę. Ja będę miał niespodziankę taką, że teraz się czuję, jakbym był na plaży, bo jak zamknąłem oczy, to też mam takie żółte prześwity, a to od lamp, które mnie oświetlają. I czuję się, jakbym był na plaży. No to lepiej teraz sobie wychiluj, rozluźnij się, bo za chwilę po tym kręceniu możesz dostać małego szoku. Tak, tak, na pewno, Ewela, ale czemu? Coś będzie złego? No zobaczysz. Ewela się pewnie za mną pojawi. Myślisz, że 10 razy się już zakręciło? Słucham? Myślisz, że 10 razy już się zakręciło? Nie, jeszcze nie, bo ja tu słyszę cały czas. Ja tu cały czas Aha. słyszę. O, dobra, koniec, mam nadzieję, że koniec. Coś tam fajnego... Dobra, coś Mogę fajnego otworzyć? Poleciało. Tak, tak. Dobra, Nic. Same duplikaty. Wszystko duplikaty. Dobra, Ewela, czekam na kolejne tutaj zadania bojowe. Dobra, już tak mi się wydaje, że po prostu ten brzydki skin przynosi ci pecha, więc teraz wejdź sobie na swoje skiny i wybierz najładniejszego skina twoim zdaniem. O, to najładniejszy skin to ja chyba mam niedostępny, tak mi się wydaje, bo to według mnie teraz jest najładniejszy skin, taki lodowy. A najładniejszy skin, który jest aktualnie... No dobra. Weźmy go. Dobra, i teraz zrobimy coś miłego dla widzów. Jak wiesz, jest taka nowa opcja teraz, dodawanie do znajomych, więc teraz proszę dodać 5 losowych znajomych, którzy cię zaprosili. Dobra, a mogę sobie wybrać, czy to muszą być losowi ludzie? No możesz sobie wybrać, bo i tak nie wiesz, kto to jest, więc to jest losowe. Mam Ewela z ty. Nie wiem, czy to ty, ale dobra. Nie, to nie ja. Dobra. Mamy Marysię, BTK Marysię. Zobaczcie, jakiego ona ma skina. Weźmy... Ej, wiem, Słucham. Wiem, stop. Proszę dodawać tylko chłopaków. No dobra. No to w takim razie... Banci. Następnie Świętego Mikołaja BTK Power ma. Widzowie, możecie mnie zapraszać, jak chcecie, oczywiście. I Super Baby. A czemu tutaj jest taki kolor? No dobra, niech będzie. Bierzemy Ewela 5 dodanych. Czekam na rozkazy jako szkieleton złoty. Dobra, teraz sobie tutaj proszę bardzo odpalić gierkę. Ale zanim to, jak będzie się losować gierka, proszę zgadnąć,
Jak myślisz, jaka będzie mapka? Jeżeli uda ci się zgadnąć, to wygrywasz ode mnie gemy. Będzie to Jungle Roll. No to sprawdźmy to. No i oczywiście, że Jungle Roll. Oczywiście, że tak. I co mam w nagrodę? W nagrodę masz pakiet gemów, ale najpierw proszę przejść i wygrać i przejść do drugiej rundy, ponieważ będziesz zgadywał... No jak? No miałem tylko zgadnąć. Halo, no przecież nie... Ale każdą rundę. Aha, że każdą rundę mam zgadnąć? Nie, to tą pierwszą... Tą pierwszą nawet nie zgadłem. Sorry, Ewelak, skamowałem cię. Sorry. Nie, ja ci wytłumaczę zasadę. Są trzy rundy. Za każdym razem będziesz zgadywał. Jeżeli zgadniesz za pierwszym razem, dostajesz pakiet gemów, za drugim razem dostajesz pakiet i jak zgadniesz za trzecim, dostajesz pakiet, więc dostaniesz trzy pakiety gemów. Ale na razie Dobra. Nie masz żadnego. Ale mam trzecie miejsce! Trzecie miejsce doszedłem tutaj, ale ogółem, widzowie. Problem jest taki, że no tutaj okłamałem Ewelę, ale nic się nie stało. 11 minut Ewela już minęło, bardzo mi przykro. Twój czas jest coraz mniej, coraz węższy, mniejszy, szybszy. Coraz cenniejszy. A, to tu będzie ten, nie otwieram oczu, nie pamiętam co może być na drugim. Gole, strzelamy gole, ona chyba nie jest teraz dostępna. Nie gole. Co ty robisz? Temple. Aha, jakiś paint splash. Tu Ewela umie skakać najlepiej. Ewela, 8 osób tylko przechodzi, a mam samych pro playerów. Bo masz jeszcze szansę zgarnąć jeden pakiet gemów, jak uda ci się odgadnąć, jaka będzie mapka na finale. Jeżeli nie, jeżeli odpadniesz, no to nie będziesz miał tej szansy. Ja ogółem mam nadzieję, że to przejdę. To jest mój cel w tym wszystkim aktualnie. Aktualnie jest dobrze. Wszyscy lecą tamtą stroną, nie wiem dlaczego, ale dobra. My sobie lećmy. Aha, już wiem dlaczego. O nie, wpadłem do farby, nie! Już wiem dlaczego wszyscy tamtą stroną poszli. Ale jeszcze jest nadzieja. Pięknie! No jak nie? No przecież jak to jest możliwe? Nie wytrzymam, przecież ja powinienem przejść do kolejnej rundy. Odpadłeś? Odpadłem! Ja nie wiem, jakich samych pro playerów mam. Ale kolejna mapa to lawa. No, ta lawa na pewno. Ewela, ale nie gram. No i ale zobaczmy, czy rzeczywiście. Nie, no jest, żartuję. Nic nie zgadłem. Jestem w lobby, jakby co. Czekam na kolejny rozkaz. Ale się zdenerwowałem. Ja chciałam tak zrobić fajnie tutaj. Dodać ci gemy za darmo, bo narzekałeś, że nie masz gemów. A moim następnym rozkazem jest wydawanie gemów. Gadnij, co to będzie. Koło fortuny. Tak. Które? Wiem, że pragniesz mieć Afrodytę. Afrodyta, a to nie jest Kleopatra? Ale ty tak powiedział? Ej, Afrodyta to jest z mórz chyba, nie? Nie wiem, nie wiem, widzę, napiszcie czego. Proszę tam dać cenzurę, co ja powiedziałam, bo nie wiem, pomieszałam się. Ewela powiedziała Afrodyta. Ewela, ile razy mam kręcić, jakby co? Kleopatra, 10 razy egipskim kołem, bo ja wiem, że ty chcesz tego skina, więc to jest prezent dla ciebie, ale za twoje geny. Ej, już była tutaj, ale ona jest ładna, no, to jest taka ładna dziewczyna po prostu tutaj. Może mi się trafi, a pewnie mi się trafi faraon. Dobra, Ewela, trzymaj kciuki, bo na razie to mam koguta, Ewelina. A to nie tak, miałam śpiewać siedzi baba w kogucie, ale to w ogóle nie ma sensu. Co ja w ogóle, nie wiem, po prostu my nagrywamy ten odcinek rano i ja jeszcze mam taki nietrzeźwy rozum. O, prawie. Ej, widzowie, umówmy się tak, jak zostawicie teraz łapkę w górę, to w tym kręceniu wyleci coś. 3, 2, 1, zostawcie i patrzcie się. Jest? Mówiłem, że wyleci? Wyleciał rycerz z zielonym grzebieniem. W ostatnim odcinku kręciłeś kołem 30 razy, tym egipskim? 40, ja 40, czy ty, czyli razem 80 razy. Więc jak teraz ci nie wypadnie, to ja już nie wiem. Jest, nie ma. Ach, blisko. Zamiast się zatrzymać na tym. No i wszystko duplikaty. Nie mam nic ciekawego. Ewela, za to mam dużo żetonów. Ciekaw jestem, czy są jakieś wyzwania na żetony swoją drogą. Czekam na kolejne rozkazy, ponieważ jesteśmy w połowie czasu, a na samym końcu oglądajcie do samego końca, bo wam coś powiem. Ej, ty już zakręciłeś 10 razy? Tak, ja już zakręciłem 10 razy, pani... Ja cię, panie. Pani Kleopatro. Słucham dalej. Mam dla ciebie niespodziankę. Tam obok ciebie leży gdzieś mój telefon z kołem fortuny. Proszę go pokazać do kamery. A, jest koło fortuny, proszę bardzo. Proszę zobaczyć, jakie tam są kolorki. Zielony, niebieski, brązowy, żółty, pomarańczowy, czerwony. I właśnie teraz będziesz musiał zagrać grę
ale nie dotykając losowego koloru. W każdej rundzie będziesz musiał zakręcić kołem, więc teraz sobie zakręć i zobacz, jakiego koloru nie możesz dotykać w pierwszej rundzie. Zakręciłem nosem i... mamy... pomarańczowy? O, to tutaj może być ciekawie. Zaczynaj gierkę, no i pamiętaj, nie możesz dotykać pomarańczowego koloru. Ogółem problem jest taki, że ja mam pomarańczowy skin. Żółto-złoty. No, złoty. No to nie? Zmieniaj go. Nie, no już za późno. To właśnie, to mi będzie cały czas przypominać, czego ja w życiu nie mogę zrobić na tej mapie, ale to fajny pomysł, fajny. Ja bym to, ja to wykorzystam w kolejnym odcinku. Co nam wylosuje? O, choinka, mamy tutaj żółty, też podpinamy pod pomarańczowy. O. No to powodzenia. Ewelamin, jest taki problem, że końcówka mapy jest a czekaj, bo to jest pomarańczowy? Pomarańczowy, tak? Pomarańczowy? Nie, tak, pomarańczowy. A te się nie znają czasami na kolorach, także widzowie zweryfikują w komentarzu. Ej, ja nie wiem, czy nie dotkłem tego, bo zapomniałem. Ej, no jak ja mam tam wyjść do góry? Ewela, no co? Ej, czekajcie, da się tędy może? Oj, dobra, załóżmy, że to jest żółty, nie? Bo przecież... O nie, no nie da się, akurat to jest pomarańczowy, Ewela. Nie da się wyjść tam. Co ja mam zrobić? No to Leszek, Leszek. Nie, no co to ma być? A to powinno być wyżej. Dobra, czekajcie, robimy trika. 3, 2, 1. Zamknijcie oczy. nie, fail, Ewela. Fail. I tak odpadłem. Dobra, wychodzimy do lobby. Przykro mi trochę, tak szczerze wam powiem. Jest mi przykro, strasznie jest mi przykro. Dobra, proszę mnie już tu do lobby dać, halo. 17 minut zostało. A, bo czas leci, wyszedłeś już? Tak, ja już czekam na rozkazy. Podejście numer 2. Kręć jeszcze raz i to nie może się tak skończyć. Musisz tutaj, wiesz, bo będzie obciach. Kręć kołem jeszcze raz. Myślałem, że starożytnym kołem, a ja mam 100 gemów. Bum! Zobaczmy, co tutaj będzie. Specjalnie dla was dźwięk włączyłem. Dla mnie też. Niebieski. Ej, czy da się mieć gorsze kolory ode mnie? Niebieski kolor. Ewela, i co? Igierka, tak? Kliknąłem już gierkę. Musisz przejść chociaż jedną rundę, nie używając danego koloru z koła, okej? Okay? Okej, okay, tylko ja się tego boję, bo przecież tutaj... No, powodzenia, nie wiem, co ja mam to przelecieć tą mapę? Jest cała... No ja już dotykam niebieskiego, Ewela, no to jest jakiś... Dobra, czekajcie, załóżmy, że po tym pójdziemy, okej, okay, i powoli, powoli. Tam na początku się nie liczyło. Ale musisz przejść. Idę po barierce, Ewela. Po żółtej barierce. O, już dotknąłem niebieskiej flagi. No, dobra, dotknąłem. No i co teraz, Ewela? Wychodzisz do lobby i jeszcze raz. Co? Jeszcze raz? No musisz przejść chociaż jedną rundę. No co ty to? No, ale to oni muszą przejść, żebym ja wyszedł. Także ja tam na razie lecę. A czas ucieka. Aha, dobra, dobra. To dokończ... Dobra. Przejdź. Idź po niebieskim. No, za późno. Wychodzę do lobby. Do mety szybko. Ale już odpadłem. Ewela. Masz ostatnią szansę. Kręć ostatni raz kołem i musisz przejść chociaż jedną rundę. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz miał srogą karę. Ja mam znowu niebieski kolor. Ja nie wytrzymam, ale dobra. Okej. Zgadzam się na to. A więc co robimy? Widzowie, przechodzimy. Nie, no nie może być niebieskiego koloru. No proszę, dajcie normalną mapę. Ja już tutaj... Jungle roll? Jungle? No halo, no proszę wylosować. Ale to w sumie to dobrze. Ej, jest! Jest, Ewela, da się przejść, bo nie ma tu niebieskiego... Trochę jest, ale da się. Ale też pytanie, czy przejdziesz? To jest dobre pytanie. Ja idę może... Ewela, nie wiem, czy nie dotknąłem. Trzeba to będzie na powtórce sprawdzić. No, co jest grane, bo to się tak obkrę... No, nie wytrzymam, nie. Ja mam samych prosów, Ewela, tutaj. Ja mam samych prosów. Samych prosów mam. Co tu się dzieje? Ale przechodzimy. I dotknąłem tam, widzę? Napiszcie w komentarzu. Dobra, jest dobrze. I... No, lecimy. Lecimy. Proszę państwa. Dobra. 12. No nie, no znowu jestem przed... Nie wytrzymam. Ewela, odpadłem, nie przeszedłem. Jaka jest kara? Co ty gadasz, naprawdę? No nie przeszedłem, ja nie wiem. Tutaj sami ale proszę. No, pierwszej rundy nie przeszedłeś? No. Dobra, wychodzę, Ewela, czekam na kolejne rozkazy. Kolejny rozkaz to kupić
gemy, żebyś zakręcił 10 razy epic. Nie, bo to jest za żetony, więc nie musisz. Po prostu musisz zakręcić epickim kołem 10 razy i wydropić coś fajnego. To mój rozkaz. Okej, okay. Ewela zeruje moje konto z gemów, gratulacje. No nic, no to kręcimy. Mam nadzieję, że przynajmniej coś wyleci. Także widzowie, jedna łapka w górę to jeden gem dla mnie w kolejnym odcinku. I jedna kara dla Eweli w kolejnym odcinku, bo to ja rozkazuję kolejnym razem. Ej, prawie coś specjalnego było. Prawie było coś specjalnego, czy wy to widzieliście, ale ja już to mam i tak? To nic, kręcimy. Mamy tutaj legendy, mamy dziczka z takim tutaj fajnym tym. Znowu mamy dziczka, dziczek chyba słyszał, że go tu chwalę. Dawać dziczkę jeszcze raz. Będzie dziczek. Robocik teraz. No robocik jeszcze raz, albo dziczek. Tak jest. Zobaczmy. No nie, jakaś tutaj kobieta. Okej. Zobaczmy. Legenda. No ale nic ciekawego. I czy coś tutaj będzie? Nie ma. Ewela, czekam na kolejne A nie, jeszcze jedno. W sumie dobrze, że to się tyle kręci, no nie? Dobrze, że to się tyle kręci. Okej. Jestem gotów, Ewela, na kolejne rozkazy. Ile mam czasu? Masz dokładnie 7-8 minut prawie. Dobra, w takim razie, Rafał, fajnie, bo nie tutaj podłożyłeś pomysł na zerowanie gemów, więc mój rozkaz, proszę wyzerować gemy i daję ci wolną rękę. Możesz je wyzerować w jaki sposób chcesz. Dzięki, dzięki. Nagrywanie odcinków to sama nieprzyjemność, ale dobra. Ale mało masz tych gemów chyba i tak już. No mało. A w sumie ja darmowym kołem zakręciłem zamiast starym. Dobra. Zowiem, nie mam pytań. Także ja daję ci teraz chwilkę. Mam nadzieję, że wrócisz z jakąś dobrą informacją do mnie. Dobra, zostanie mi 5 gemów. No zobaczmy, co tutaj wyleci. Legendę dawać. Dostałem boksera. Ciekawe po co. Dobra. Pięć gemów. Mam nie wychodzić w spokoju po tym odcinku? Tak, 5 gemów, Ewela. 5 gemów mam. Dobra, czyli cię już nie stać na nic. Nie. Nie stać no ale nie wyzerowałeś gemów, czyli nie spełniłeś mojego rozkazu. No, ale jak mam to niby zrobić? No nie da się, no. No nie wiem, obliczyć jak, no dobra, żartuję. Dobra, w takim razie, Rafał, wydaje mi się, że ten skin, którego masz, podoba ci się on, czy po prostu myślisz, że on ci przynosi pecha w dzisiejszym odcinku? Mi się wydaje, że przynosi pecha. Też mi się tak wydaje, także możesz sobie wybrać, na jakiego chcesz, nie musi on być brzydki, ładny, po prostu wybierz, jakiego chcesz skina. Może wygram jako duch, bo będę przenikać, nie będą mnie widzieć, może o to chodzi. Duszka ubrałem. Duszek fajny tak, jest. Tak, właśnie teraz mój rozkaz, dobrze zgadłeś, musisz wygrać. Rafał, ty żadnej rundy w dzisiejszym odcinku. Jedną chyba wygrałeś. Nie no, wygrać nie wygrałem, przyszedłem po prostu. Ej, proszę tutaj. Ewela, zobaczymy. O, widzowie, zapamiętajcie tę chwilę. Zobaczymy, co się będzie działo w następnym odcinku. Skubańcu jeden. W takim razie, proszę teraz postarać się i wygrać. Chociaż rundę, w sensie przejść. Chociaż do finału, przejść do finału. Dobra, ja skaczę w ciemno, bo jestem duchem, więc tutaj... O, nie, no w sumie dobra. Okej, idziemy tutaj za tymi ziomkami. Okej, no idźcie. Odpadłeś? Halo? Rafał coś zrobił trollowego. Weź nie pytaj, nie. Jak co ja spadłem? No odpadłem. Co Rafał, jest? Powiem ci tyle, obciach. Proszę szybko wychodzić i udajemy, że tego nie było. Dobra, co mam zrobić? No proszę dojść do finału. Ewela, to jest największa kara dzisiaj. Ja nie wiem dlaczego, ale się wszystko dzieje, żebym ja tego nie poprzechodził. Albo jakiś kolor nie mogę, albo spadam z... Dobra. Teraz ci daję wolną rękę, w sensie normalnie sobie grasz meczyk, na spokojnie, nie masz żadnego tutaj challenge'u z kolorem, nie masz żadnego jakiegoś skina najbrzydszego, także po prostu musisz cię postarać. Jezus, co to ma być? Co to tak się ktoś zadarł? Nie wytrzymam, bierzcie, dobra, widzowie, naprawdę po tym odcinku nie wchodzę do tej gry przez miesiąc. Dlaczego? Przecież to się nigdy nie dzieje. Ej, naprawdę, takie rzeczy nigdy. Nigdy. Ale to nigdy się nie dzieją. Dobra, idziemy tutaj górą. Od tych gości tutaj sobie odgapiliśmy. W ogóle nie wiedziałem o tym. Dobra, wreszcie udało mi się przejść.
Dawid, jak ja cię zaraz zepchnę, to normalnie już nie wylecisz do góry. Ewela, udało mi się przejść do kolejnej rundy, ale nie udało mi się jej wygrać. Jest mi trochę przykro. Nic nie szkodzi, dawaj drugą rundę, żebyś przyszedł do finału. Dobra, zobaczcie. Sami prosi poprzechodzili. Zobaczmy, co dostaniemy kolejnego. Trzymajcie kciuki, żeby coś fajnego. Jak wygram, to ten odcinek się kończy. Tak zróbmy. Jak wygram tą ogółem, tą grę, okej? Okay? Dobra. Nie Ej, lubię w sumie, tej... to na moją niekorzyść. O, tam. Ej, ja ale nie już nie masz gemów. Ja nie lubię tej... spukany. Tak, ja, nie, ja tylko powiem, że nie lubię tej gry. I tyle. Ewela, nie lubię, ja nie lubię. Powiedzieć po prostu, bo wiedziałam, co chcesz powiedzieć i nie chciałam, żeby te słowa padły z twoich ust. Ej, jestem daleko. Jestem daleko. Okej. Okay. Dobra. Jest dobrze. 8 osób tylko przechodzi. A! Jezus, jestem. Dobra. Dobra. Dawaj. Ja teraz ci kibicuję. Nie. Dobra, jestem. Dobrze. Przepraszam, brawo, ale dawno finał? Nie grę. No i nareszcie spełniłeś moje życzenie, tak to powinno wyglądać. Muszę się napić kawki, przepraszam, ale to jest za dużo stresu na jeden odcinek. Dobra, Jungle Roll, tak jest, nie znam tutaj żadnego triku i na pewno nie wygram, więc ten odcinek będzie trwał jeszcze co najmniej 3 minuty. Ewela, mam nadzieję, że już nie masz dla mnie rozkazów, ale kto wie. Aj. 3 minuty zostały? No co za bagienko. No nie. A. Kręci się, kręci dookoła. No ziomek, ty mnie nie weź, nie trzymaj. O! Dwójka tam przeszła. O! Dobra. Ej, nie jest źle. A, no przecież... Dobra, widzowie, jedyne co, to mogę się teraz tutaj pomoczyć w tym... No nie... W tym pakienku. Nie. Dobra, widzowie, no mam nadzieję. No nie. No naprawdę, widzowie, wychodzą tutaj wszystkie moje skille w dzisiejszym odcinku. Przepraszam. No i przegrałem. Przegrałem. Ewela, 2 minuty ci zostały. Dobra, w takim razie powiem ci tyle, że moja lista się już niestety kończy, także wychodź szybko. I na sam koniec to będzie mój ostatni rozkaz. Tutaj taki... mam nadzieję, że element będzie pocieszający, że coś fajnego wypadnie. Zakręć tylko jeden raz epickim kołem. Jeżeli poleci coś fajnego, to ci wybaczam, a jeżeli nie, to masz przegwizdane i nie wychodź z pokoju. O nie. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Coś specjalnego. Coś specjalnego. Dostałem misia. Dobra. Dostałem Rafał misia. Miał moje rozkazy robić, nie wykonał ich, także no jestem zawiedziona. Na razie. Pijajcie na ten odcinek i trzymajcie się. Na razie. Piona.